Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam, jak szybko i skutecznie wyczyścić bongo do waporyzacji. Skupię się raczej na takich jak ten mniejszych filtrach wodnych, bowiem wiem, że większość z Was takich używa do waporyzacji, no bo też takie są polecane. Dobra, to co? Zaczynamy. Podczas waporyzacji bonga i ogólnie wszelkie szkło brudzi się znacznie wolniej niż podczas palenia, ale mimo wszystko para się kondensuje, no i po pewnym czasie zaczniecie widzieć taki złotawo-żółtawy osad. No i nie wygląda to najlepiej, a poza tym, żeby zapewnić sobie najczystszy możliwy smak, no to warto dbać o to, żeby szkło było czyste. No i w tym celu warto je regularnie czyścić, natomiast wiem, że jest wiele nieporozumień co do tego czyszczenia, no i chciałem Wam powiedzieć, krótko mówiąc, jak to zrobić szybko, łatwo i skutecznie. Dobra, to zacznijmy od tego, co będzie Wam potrzebne. Więc po pierwsze będziecie potrzebowali bongo, które wymaga czyszczenia, lub bubler, jakikolwiek inny filtr wodny. Będziecie potrzebowali alkoholu izopropylowego. Najlepiej, żeby miał stężenie 100%. Ja używam Vape Cleanera i jego Wam polecam. To jest druga rzecz. No a trzecia rzecz to są ręczniki papierowe. Czyli zwróćcie uwagę, że nie potrzebujecie żadnych specjalistycznych środków, nie potrzebujecie żadnych korków do bonga za miliony monet, nic z tych rzeczy. Dobra, więc jak to robimy? Po kolei. Więc pierwszym krokiem jest to, żebyście usunęli ze swojego bonga wszelkie adaptery, cybuchy, wszelkie luźne elementy, które nie są tutaj potrzebne. No i wtedy widzicie, że już nic tutaj nie ma, możemy działać. W następnym kroku trzeba takie bongo napełnić alkoholem, przy czym nie napełniacie go w całości, radzę go je napełnić tak mniej więcej w 2/3 albo w 1/3, no w każdym razie tak, żeby dało się tym potrząsać, żeby ten alkohol mógł tam sobie spokojnie pływać w tej z powrotem. Więc tak, jeśli macie tutaj bardzo jakieś duże, nawarstwione zabrudzenia, no to możecie zwiększyć tą skuteczność czyszczenia, dodając gruboziarnistej soli, ona będzie wtedy pełniła funkcję ścierną. No ale w każdym razie, kiedy macie już zapełnione bongo alkoholem, no to wtedy bierzecie ręcznik papierowy i to jest naprawdę bardzo proste, żadna filozofia. Po prostu robicie z niego taki korek. Ja wiem, że to jest ręcznik, że on będzie z czasem tym alkoholem namakał, ale tak naprawdę na potrzeby takiego szybkiego czyszczenia, no to jest w zupełności wystarczający. I robicie jeden taki korek, którym zatykacie to główne złącze i drugi, którym zatykacie sobie ustnik, tak żeby ten alkohol nie parował i żeby się nie wydostawał. Czyli robicie sobie dwa takie prowizoryczne koreczki. No i kiedy macie już ten alkohol w środku, otwory są zatkane, nic nie paruje, to możecie sobie ten alkohol tak delikatnie potrząsnąć w środku, no ale to tylko z grubsza tak, żeby on wszędzie dotarł, no i zostawiacie sobie to na godzinkę, czyli przez godzinę po prostu odmaczamy. Po godzinie, kiedy już to wszystko się trochę rozpuściło, zaczynamy intensywnie potrząsać. No to jak długo, oczywiście zależy od tego, jak brudne jest to szkło. A w każdym razie potrząsacie tak, aż widzicie, że wszystkie te zabrudzenia już po prostu odeszły, zmyły się i tak dalej. No i wtedy, kiedy już tak się stało, wyciągacie sobie te koreczki, albo jeden, albo oba. Po wylaniu alkoholu to szkło trzeba sobie wypłukać bardzo porządnie, żeby tych resztek alkoholu się pozbyć. Możecie to zrobić wrzątkiem, możecie to zrobić po prostu wodą z płynem do naczyń. Ważne, żeby go bardzo dokładnie wypłukać i wszystkiego się pozbyć. No i na koniec ostatnim krokiem jest wysuszenie tego szkła, czyli czekacie, aż sobie wyschnie. Jeśli porobią Wam się z czasem jakieś zacieki, na przykład taki osad z kamienia, no to jego z kolei można wyczyścić ciepłym octem bardzo łatwo. No, ale jeśli chodzi o takie podstawowe czyszczenie, to naprawdę możecie je zrobić w godzinkę, wliczając w to godzinę odmaczania. Jest to bardzo proste, mało skomplikowane. No i jak widzicie, nie potrzebujecie do tego nic specjalnego poza vape cleanerem i poza ręcznikiem papierowym. No, więc
tak naprawdę to jest tyle. Mam nadzieję, że te porady się Wam przydały. Jeśli film Wam się podobał, to zachęcam Was do tego, żebyście zostawili kciuka w górę. Pamiętajcie też, że jeśli nie subskrybujecie, to warto zacząć mnie subskrybować, żeby żaden kolejny film Wam nie uciekł. I co jeszcze? W opisie tego filmu macie jeszcze link do darmowego e-booka, do którego pobrania Was serdecznie zapraszam, jak i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Dzięki, na razie, cześć.